Szanowni Państwo, nadszedł oczekiwany dzień uroczystego otwarcia oddziału banku BGŻ w Pasłęku. Kolejny ważny moment w życiu miasta i gminy Pasłęk. Proszę zatem dyrektora regionu warmińsko-mazurskiego banku BGŻ, pana Dariusza Radziszewskiego, o otwarcie uroczystości. Dlaczego akurat w Pasłęku i dlaczego bank BGŻ? Może dlaczego w ogóle, kto to jest bank BGŻ? Bank BGŻ w tym roku obchodzi już swoje 90-lecie istnienia. 90 lat temu powstał z banku rolnego. Z bankiem, którego udziałowcem jest Skarb Państwa oraz Rabobank. Dwie instytucje, można powiedzieć, na dzisiejsze czasy o solidnym standingu. Bank generalnie realizuje strategię bycia blisko klienta. Budujemy placówki w miejscowościach takich, jak między innymi Pasłęk, w tym celu, żeby nasi klienci mieli bliski dostęp, nie musieli jeździć do Elbląga czy do Olsztyna, by skorzystać z usług banku. Wioletta Krzyżak, kierownik oddziału banku BGŻ w Pasłęku. Szanowni Państwo, dostojni goście. 19 czerwca 2009 roku jest dla oddziału banku BGŻ w Pasłęku dniem szczególnym. Otóż informujemy lokalną społeczność, że bank BGŻ jest z Państwem i dla Państwa. W tym ważnym dniu w imieniu własnym oraz współpracowników serdecznie Państwa witam. Proszę Państwa, ja powiem krótko w ten sposób. Bardzo się cieszę, że w naszym mieście, w naszym pięknym mieście została otwarta i kolejna jej placówka. Jeśli oceniamy funkcjonowanie miasta gminy Pasłęk czy każdej gminy na terenie Polski, to musimy pamiętać o 5 kapitałach. Kapitał ludzki, czyli ludzie, kapitał społeczny, kapitał naturalny, kapitał techniczny. I proszę Państwa, te 4 kapitały nie mogą dobrze funkcjonować, jeśli nie będzie ten, o którym Państwo tu mówicie, czyli kapitał finansowy. W Pasłęku to jest 5 bank, a przecież przez 40 lat, szanowni Państwo, mieliśmy w Pasłęku tylko 2 banki. Że oddział banku BGŻ w Pasłęku został otwarty.